Dobra, witajcie w kolejnym odcinku ze Still Life. Dobra, coś na coś tam, dobra, gasy, dobra. Weszliśmy do pracowni tego Marka całego. Dobra, muszę pokonać teraz obrazy. Ja, super. Dobra, tutaj. Co tam jeszcze masz? A, jakąś książkę wzięliśmy, jakąś książkę. Dobra, chodź tu, co tam jest, chodź, zaczynę. Znowuś wzięcia coś. Panie Ackerman, duszowanie pańskich wybryków staje się zbyt kosztowne. Pański ojciec zrzeka się posady ambasadora. Wkrótce wróci pan z nim do Ameryki. Proszę uporządkować swoje sprawy. Ambasada USA. Aha, tu jeszcze ślady krwi. Chyba. No. Dobra, coś tam jeszcze przeczytaliśmy, coś tam dostaliśmy. I to było tu coś. Telegram Bella. Mamy to 100. Artykuł z gazety. Książka na temat okultyzmu, ja pierdzielę. Dobra. Dobra. Wszystko wzięliśmy? Nie wiem. Chodź tu wszystko. Gustawie wzięliśmy wszystko na pewno. McPhersonie. Gustawie, McPhersonie, dobra. Dobra, idziemy teraz. Gdzie teraz trzeba iść? Nie wiem. Do tamtego chyba, na komendę, co? Nie? Teraz. Dobra. Szybko, dawaj. Bo tamtej powiedzieć jej, że nie ma tej twojej Apoliny do parku? Nie wiem. No chodź powiedzieć. Są jakieś wieści? Przybył do środka, trochę nie dostał. Znalazł pan coś? Nie, ale z całą pewnością muszę zamienić służbę zaskarbniczą. Chyba wieczoru pan. Na pani miejscu nie znał pan pomóc. Co pan znalazł? Nic nie znalazłem, proszę się nie martwić. To masz już odpowiedź. O. To jednak komenda, no, z policji, no nie. A z Kalnicza idziemy. O, tam będzie lepiej zabawa. Chyba wiem, jaka będzie scenka. A kiedyś grałam w tą grę. Oj. Bardzo ciekawa scenka. O, nikogo nie ma. O. Dobra, ja można wejść. Do gabinetu tego dupka, nie? Tu, do góry. Dawaj, szybko, szybko. Tak, tak, przekupny glino, no. Co tam inspektorze?
Tak, będziesz miał na pewno. Ojej, nie może mieć dużego pokoju, weź kurde. Ale kretyn. Tak, pewnie. Dobre, no. No i wracamy znowu do naszej Wiktorii ukochanej. Dobra, rozdział 5. Dobra. Co tam będzie napisane? O, i to zawsze dużo jest napisane, nie? To... Nawet klec, to będzie, nie, to. Dobra, rozdział 5. Na 5 czytaj, dobra. Rozdział 5. Ogród ziemskich rozkoszy, sypialnia Wiktorii, czyli Miller już widział mój pokój. Dzięki, tato, muszę dopilnować, żeby trzymał język za zębami, albo wkrótce rozniesiesz się po całym FBI i w policji, a wtedy znowu będę musiała się przeprowadzać. Dobra, no. Nie powinnam chyba mieć problemu ze zmuszeniem Millera do nabrania wody w usta. Mam tylko nadzieję, że nie zacznie rozmawiać z Kolarem, zanim tam dotrę. Odciski palców pasują, ale ciągle ciężko mi uwierzyć, że to Kolar. Kolejną rzeczą, w którą ciężko mi uwierzyć, jest to, że wracam do jego mieszkania, to miejsce jest obrzydliwe. Dobra. To lecimy do mieszkania. Znaczy jedziemy tam naszą foryką. Co ciekawe. Tak. Dawaj. To ten twój tatuś, no co? Wpuścił go. A co? Wyciągnął te całe te. Jak to było? Te całe te wyciągnąłeś? Ciastka? O! Nie ma go, patrz. Muszę wyciągnąć ciastka i sobie spać. Dobra, więc tego już nie muszę robić, chodź, nie. Jedzenie ciastek, nie. Dobra, tu chodź. Już znowu. Dobra, nie znaczy, no. Dobra, idziemy, wychodzimy. A pewnie muszę spać chyba, czy coś. No, do mieszkania Kolara. No. Do mieszkania, dobra. Dawać. Do mieszkania Kolara. O, już pierwszy przyjechał. Chyba. Dawaj. Dawaj, Kolar. Dawaj, Miller. Dawaj, ta. Jak to się nazywało, no. Dawaj, no, zaraz muszę podgłosić, gdzie ja mam to zrobić. Ja mam podgłoszenie tego. Albo głośniej trochę. Już nie słyszy. Muzyka trochę głośniej. Nie. Dobra, tak. Nie głośniej. No. Miller. No z Millerem. Hej, Miller. No.
musimy z tobą pogadać. Piękna agentka wróciła. O co chodzi z tą piękną agentką? Słuchaj, słyszałeś to? Co? To pewnie jakiś film. Nie, nie wydaje mi się. A mnie się wydaje, że to z filmu Mechaniczny koszmar. Piękna agentka. Ktoś naprawdę krzyczał. Dobra. To się nazywa instynkt. Kurde, Wiktorio. No dawaj, kopa. Aj, wiedziałam, że skopa. Miałeś absolutną rację. To rzeczywiście jest film. To nie jest śmieszne. Możemy mieć poważne kłopoty. Chryste, Miller. Wyluzuj. Sprawdźmy jego pokój. Tak, wyluzuj. Zawsze ci wyluzuj. Miałem rację. To jest mechaniczny koszmar. Dobra, już. Mechaniczny koszmar. Jezu. Co ten koleś ogląda? Horrory same. I co teraz? Szukanie czego? To szukanie. A rozglądanie się, tak? Dobra, idę rozglądać się, Jezu. Skopa zajechała. Ojej, ale to było śmieszne. Dobra. I co dalej? Widziałaś te zdjęcia? Tak, co? Filmy gore, zdjęcia miejsc zbrodni, porno, mam dalej wymieniać? Twój opis pasuje do 75% amerykańskich nastolatków. On jest nieszkodliwy. Nas obchodzą odciski, a nie zniesławienie gościa. Tymi się zajmą prawnicy. Zaszukamy coś? Nie. Bla, bla, bla. Dobra, i...